Srebrny jubileusz Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech był niezapomnianym wydarzeniem, które w sposób nieodwracalny zapisuje się w kartach historii. Dni od 8 do 11 grudnia to czas, który na zawsze pozostanie w pamięci. Atmosfera kolonii w tych dniach była niewiarygodnie intensywna podczas obchodów 25-lecia Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech. To wyjątkowe święto języka polskiego zgromadziło nie tylko miłośników polskiej kultury, lecz także wybitne postacie związane z promocją języka polskiego na całym świecie. Szanowni Państwo, mówiąc o nauczycielach, myślę, że warto powiedzieć, że w tym roku w Polsce hucznie obchodzimy dwie rocznice. Po pierwsze 550 lat urodzin Mikołaja Kopernika, wielkiego astronoma, nie tylko, człowieka renesansu. Myślę, tak patrząc na Państwa, polskich nauczycieli, Wy Państwo jesteście takimi właśnie Kopernikami, czyli ludźmi, którzy patrzą w świat bardzo szeroko. Nie tylko uczą języka, ale również zabiegają o to, żeby kreować i kulturę, i również pewne wartości, również zabiegając o to, żeby nie tylko uczyć od godziny do godziny, ale również rozmawiać z dziećmi, z rodzicami, tworzyć klimat, również z władzami lokalnymi. Wiem, że też nie jest to proste, bo tak jak w każdym świecie, żeby uczyć, trzeba mieć uczniów, tak? A żeby uczniowie byli, trzeba zachęcić uczniów, zachęcić rodziców. Nie jest to proste, zwłaszcza jak się mieszka daleko od kraju rodzinnego. Ale wiem, że to się dzieje. Dzięki pani prezes, zarządowi i państwu nauczycielom to jest faktem, że ten polski język, polska kultura tutaj trwa. Dzięki również zaangażowaniu władz lokalnych. Także dziękuję również panu burmistrzowi, że również jest otwarta na to wielokulturowość, na tą polską obecność w kolonii, w ogóle tutaj w nadrenii północnej Westfalii, tak dokładnie. Rozpoczęcie obchodów miało miejsce podczas konferencji metodycznej nauczycieli polonijnych. Profesor Jacek Gołębiowski zaprezentował inspirujący wykład pod tytułem Wybitni polscy emigranci, promocja Polski za granicą, który zwrócił uwagę swoją wiedzą i doświadczeniem. Warsztaty, które prowadzili Małgorzata Małyska i profesor Beata Obsulewicz-Niewińska, tworzyły niezwykłą atmosferę, wprowadzając nauczycieli w świat opowieści o wyjątkowych postaciach oraz literaturze polskiej. Główne uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w reprezentacyjnym budynku Konsulatu Generalnego RP Alteburger Michle. Tam uczestnicy wspólnie świętowali 25 lat istnienia związku. Atmosfera była niezwykła, pełna entuzjazmu, radości oraz wspólnego oddania językowi polskiemu oraz kulturze polskiej poza granicami kraju. To były chwile, które pozostaną na długo w sercach wszystkich obecnych. To był moment, kiedy wspólna pasja i miłość do języka polskiego złączyły serca ludzi z różnych zakątków świata. Dla mnie Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów jest z tego względu ważna, ponieważ nasza współpraca służy młodzieży, służy dzieciom. Współpraca nauczycieli ze wszystkich form nauczania, a więc w naszym związku są nauczycielki zarówno z misji katolickiej, jak i z macierzy szkolnej, jak i ze szkółek społecznych. Jak dzisiaj usłyszeliśmy, jest bardzo dużo szkółek społecznych w innych landach i to, że możemy sobie nawzajem pomóc, to, że nawzajem możemy się wymienić, to służy tylko i wyłącznie jednemu celu: promocji nauki języka polskiego jako ojczystego, jako dziedziczonego. Srebrny jubileusz Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech był nie tylko świętem wspólnego dziedzictwa, lecz także symbolem jedności w promowaniu i zachowaniu języka polskiego za granicą. To wydarzenie, które na zawsze pozostanie w pamięci jako moment wspólnego zaangażowania i oddania dla polskiej kultury i języka. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.